Dobra, zaczynamy nasz kolejny odcinek z remontu super wyprzedaży. Od 4 do 8 sierpnia, super wyprzedaża. Nie sierpnia, marca, lecz kwietnia. Nie sierpnia, marca, kwietnia. Także zaczynamy od łóżka na początku, ponieważ łóżko do naszej sypialni będzie idealnie pasowało, to po pierwsze, po drugie materac jest bardzo wygodny, a po trzecie świetna promocja na niego, bo sam materac jest już o połowę przeceniony, a jeszcze dodatkowo dostaniemy obniżkę, bo wczoraj nam powiedzieli 38 tysięcy tak, za ten materac. Mam nadzieję, że dzisiaj ze 100 będzie... tysięcy przecena, to sobie wyobraźcie. No plus do tego musimy kupić ramę, ta rama jest świetna, bardzo ładnie będzie się nam spasowała. Także bierzemy. Bierzemy. Dobra. To daje nam łóżko sprzedają petarda. Sam materac miał kosztować 50 tysięcy. Wczoraj pan mówił, że coś koło 62 razem z ramą, nam dadzą na promocji i tak dalej. Znaczy razem z łóżkiem. Materac z łóżkiem, koło 62. Teraz tak zrobili, pokombinowali. 52 tysiące tajskich batów. Czyli koło 60 tysięcy złotych. Petarda. Mamy to za więcej niż za połowę ceny. Ej, to jest najwygodniejsze łóżko, jakie kiedykolwiek, w ogóle na jakim, kiedykolwiek siedziałam, leżałam. Serio. Jest tak ultra wygodne. No, normalnie plecy to się samo układają. My lubimy takie twardsze łóżka zdecydowanie i naprawdę powiem wam, że to jest bajka. Petara. Bajka. Dobra, czekamy jeszcze, że nam powiedzieli, kiedy nam dostarczą. Bo to jest bardzo ważne. Dobra, kupujemy eleganckie szyny, żeby były do zasłon i do zasłon i do firanek. Dokładnie. Teraz weźmiemy w ogóle na wymiar właśnie firanki i zasłony. No zobaczymy. Teraz bierzemy się za wybieranie koloru zasłon. Oczywiście trzeba ciemne wziąć, bo wiadomo, że muszą być właśnie, że nie prześwituje. Właśnie o to chodzi, żeby wziąć takich, ale zobaczcie, to każdy kolor nie prześwituje, bo jeśli tak, to weźmiemy inne kolory, nie muszą być takie ciemne. To jest też ważne. Sprawdź telefonem. Bo tak to będzie wtedy spoko, nie będziemy wszędzie ciemnoty robić. Który nam się podoba, a później tak. Dokładnie tak. Zasłony musimy kupić do salonu i do sypialni. No wszystkie są chyba takie nieprzepuszczalne. To super. I uszyją nam tutaj od razu na wymiar, za 2 tygodnie mamy odebrać. Dobra, ale pokaż, jakie wybraliśmy zasłony. Tak, słuchajcie, do sypialni wybraliśmy taką klasykę, o takie. Takie coś. One w ogóle nie przepuszczają światła, to po prostu taka szara, widzę, że w telefonie troszeczkę przekłamuję, jest taki szary z beżowym, troszeczkę zmieszany. Dawaj, a tam drugie. A do salonu w ogóle, pierwsze na początku powiedziałam, że te są brzydkie, ale później im dłużej na nie patrzyliśmy, więc stwierdziliśmy, że nam się bardzo podobają. Są szare z takimi jakby złotymi wstawkami, a chcemy taki jakby ala marmurowy stół i myślę, że ze złotymi będzie fajnie. Będzie wesoło i krzesła. Myślę, że to będzie fajnie wyglądało. Tak, i tutaj nam wypisali wymiary wszystkie, zobaczymy, czy się będzie zgadzało, jak kupiłem, bo tak ciężko było się dogadać. No, bardzo. Ciężko było. No, ale mamy zamówione i firanki, i zasłony. Czy niech tam powiedzą cenę, bo oczywiście chcemy promocję. No, promocję musimy na zamówienie to typowo brać, czyli nie podlega do zwrotowi, także musi być dobre. Dobra, musimy dołożyć. Zresztą tego, że byliśmy bardzo zadowoleni z tego, który kupiliśmy wczoraj. Ten jest rewelacyjny. Rewelacja, po prostu jest tak miły w dotyku i w ogóle, że fajnie się będzie chodziło. Nie mogę wszystkiego zrobić na jedno kopytowy. No to weźmy na przykład taki. Ale to gdzie? No nie, do salonu? Sypialni? No, ale ja mówię o sypialni. Wszystko nagle szare będzie? No to weźmy. To będzie nieprzyjemnie. No to weźmy taki sam. Co za problem? No czy to jest sypialnia? A będzie pasował do łóżka? Nie, no weźmy jakiś inny. No jaki? Jak tu nie ma innych? Nie, ciemny nie będzie pasował. Ja to nie jest tylko taki, nie będzie nam pasował, już będzie tak pstrokato. Jakieś marmurko, takie marmurowe. Tak, no jak cygany. Dobra, na razie zasłon nie bierzemy i firanek, bo powiedzieli nam cenę 70 tysięcy batów, czyli prawie też 8 tysięcy złotych za nie. Ale może szyny weźmy, bo może... Szyny bierzemy, a tamto znajdziemy gdzie indziej. Słuchajcie, to jest, ja się nie spodziewałam, 7,5 tysiąca złotych za fakt, że my mamy wszystko szyte na miarę i tego jest dużo, tego w sumie, czekaj, 4, no tak z 15 metrów, nie? Z tymi wszystkimi zakładkami. No nie całe, no. 15 metrów szyte na... No nie 15, może mniej. Nie? No ale no, 8 tysięcy, umówmy się, bez przesady. Znajdziemy gdzie indziej. Dobra, idziemy dalej. Dobra, kupujemy teraz światła do ogrodu i na dom. Takie coś będziemy montować przy drzewkach, żeby ładnie mur z dołu oświetlało i drzewka. Przy palmach jakiś na przykład, jak będzie.
bierzemy takich 12. Będą i przy basenie, i przy wejściu, i w ogrodzie. Dodatkowo wzięliśmy jeszcze tutaj do sufitu. Musimy wymienić wszystkie. I wzięliśmy jeszcze takie lampki, które są na z boku domu, po prostu musimy to przymocować dookoła. Ale już zmęczenie jest, a my dopiero zaczynamy to zakupy. No tak, ale spoko. Jak chodziliśmy, to tylko pewnie z 2 godziny to spędzimy. Już spędziliśmy tu 2 godziny, no. A jeszcze nie zapowiada się, że są wyszli. A jeszcze daleka droga. Ale pomagają tutaj super w sklepach. Bardzo, naprawdę. No. Dobra, bierzemy teraz gniazdka i włączniki. Tutaj mam elegancko 20 sztuk. Dodatkowo włączniki, światła. Dzisiaj będą grube zakupy. Wybór płytek padł na te ciemne. Taki kamień. I do tego, no to będzie, no będzie murek z tego zrobiony po prostu, i tam przejście i 2 strony basenu, żeby to ładnie wyglądało. Tylko muszą sprawdzić, czy w ogóle są na stanie. Dobra, rezygnujemy dzisiaj też od ponad 4 godziny, już mamy dość. Kończymy dzisiaj tak, ze stołem do kuchni, bez krzeseł, bo krzesła były po 4000, 450 zł za jedno, to zrezygnowaliśmy, znajdziemy gdzie indziej. Karnisze, dywan, oświetlenie do ogrodu i żarówki do środka, plus gniazdka i przenośniki, łóżko, telewizor? No tak, ale no dobra, telewizor jeszcze musimy kupić, jeszcze jeden do salonu. To jeszcze nie wszystko, jeszcze nie ma łóżka, stołu i jeszcze nie ma płytek. Gniazdka, to jest... Dobra, chłopaki tutaj przywiązali wszystko. Płytki spakowane. Dostaliśmy wiatrak gratis do zakupów jeszcze. Tam jeszcze chłopak przywiązuje. No i tutaj będą wystawały trochę te krótsze szyny. No, ale spoko. No i wróciłem po wycieczce na piwi do domu. I już widać fajne zmiany. Już wam pokazuję. Popatrzcie, tutaj zaczęli już ten murek stawiać. Na 45 cm. No i on elegancko będzie dochodził aż tam. Tu będzie wszystko zasypane ziemią, białe kamyczki i drzewka. To super. Tutaj dodatkowo też, o, daszek skończony, a na górze. Tutaj jest oczywiście trochę ciemniejszy. Tutaj też wycięte już ładnie, też zrobione. Zobaczmy, co tutaj. No, łazienka już widzę, że cała rozmontowana. No. Widać efekty, co dzisiaj zrobili. Także elegancko. Mam nadzieję, że jutro już zaczną płytki kłaść. Fajnie zabezpieczyli też, bo powiedzieliśmy, że mają folią zabezpieczyć, ale chyba wpadli na jeszcze lepszy pomysł. Jeszcze kartonami zabezpieczyli. Tutaj kolejna ekipa już działa od rana. Fajnie, fajnie to idzie. Muszą dzisiaj zrobić wszystko to, co się będzie kurzyło, bo od jutra będzie już woda w basenie. Także dzisiaj tu musi być wszystko już wyczyszczone. Płytki muszą być pocięte. O, tutaj widzę, że już zrobili ładnie. Dobrze to wygląda, a będzie jeszcze lepiej. Pokażę wam, tutaj łazienka już praktycznie rozmontowana. Zabierają się do kibelek. I dzisiaj zaczynają kafelki robić. Wannę trzeba pomalować, musimy się farbę kupić do wanny. No, a tutaj chłopak już czyści myjką. Wszystko musi być elegancko, wszystko wyczyszczone. Cały basen, wszystko. No bo jutro przyjeżdża już woda.
Tutaj mam. A w ogóle dziękuję wszystkim, którzy mi napisali moją podpowiedź z Daszkiem. Że po co to zmieniać? Wystarczy to albo przemalować, albo coś po prostu spod spodu zmontować. Tutaj wam pokażę, dlaczego nie dokończyli tutaj tego murku. Ze względu na to, że większość osób będzie otwierała drzwi w tą stronę pewnie. No i widzicie, no nie ma szans, żeby to zrobić do końca. A parę osób by tak otworzyło, mogłoby płytki rozwalić. Także to będzie tutaj ucięte i wyrównane płytkami elegancko. Kurde, wiecie jak to będzie fajny obraz? Tu będzie wszystko zasypane ziemią. Drzewka posadzone, biały kamyczek, lampka na każdym murze. Bajka będzie, po prostu bajka. No, a my zaraz zbieramy się dalej. Jedziemy na zakupy. Dzisiaj ostatni dzień promocji. Sorry, gap! Ja nie wiem, czy pokazywałem, ale komoda skręcona. Rano wstałem o 7.30. Wziąłem się za skręcanie. Będzie ją trzeba później wsadzić do pokoju elegancko. Tutaj mam już dywan do drugiej sypialni. Karnisze kupiliśmy właśnie te takie podwieszane, które, na które mamy tutaj specjalną dziurę. Dlatego te firanki i zasłony musimy na wymiar robić. No bo jest taka niewymiarowa. Ściana jest 2,90, przeważnie wiecie, robią na przykład na 3 albo coś, ale spokojnie, do krawcowej pójdziemy. Wiatraki kupione, lampki do ogrodu. Super, naprawdę super. Codziennie widać zmianę. Znaczy tłumaczymy teraz dokładnie ekipie, jak mają łazienkę robić. Musimy jechać jeszcze kupić parę dodatkowych rzeczy. Już fajnie rozwalili. Teraz zresztą kłaść płytki. Mam nadzieję, że dzisiaj położą. No i jeszcze rzeczy chciał się kupić. Farba do wanny, tak jak mówiliśmy. Szafka, zlew. Kibelek już mamy. Gniazdka muszą nowe pomontować. No a niestety futryny i drzwi będą dopiero za 2 miesiące. Tyle musimy czekać. Musimy tylko to tu poczyścić elegancko, no i na razie 2 miesiące będzie tak jak jest. Ale podałem się, że ogródek idzie też tak sprawnie, fajnie. Także za 2 dni, no może 3, że ogród powinien być gotowy całkowicie. Ekipa od ogródka to jest najszybsza ekipa, jaką widziałam w życiu. No ale nie lecą od 9 rano no. Do 17 albo 18. Ale do 18, do 18.30, ale chodzi o to, że oni robią, a nie tylko no. Przychodzą i siedzą. Robią i to mocno, no. To jest świetne. Ja jeszcze pan od pompy już montować. Musi wszystko zamontować, no bo jutro leją wodę. Basenik czyszczą, bo trochę się nasypiło, wiadomo, podczas mycia tego. Powiem wam, że tak już mam dość tego remontu, że po prostu szok. A to jeszcze potrwa i potrwa. Dzisiaj, jak na razie, bo to nie koniec, 3 sklepy budowlane odwiedzone, znaczy jeden z meblami. To kupiliśmy tam tylko leżaki. Bo nic innego nam się nie podobało, ale grzaki były na promocji i tak po 500 zł za jeden wychodziło. Nie wiem, ile w Polsce kosztują. W drugim nic, w trzecim kupiliśmy klej do płytek, bo kupiłem na początku zły. Znaczy nie, kupiłem do małych płytek, czyli będzie wykorzystany do małych, ale do takich dużych, co mają 120x60. Powiedziałem, że ją kupił inny, bo musi być lepszy. Także zaraz muszę wracać. Zawieźć im właśnie ten klej, później jechać, ale odebrać rawaj. No i jedziemy dalej. Dzisiaj jest ostatni dzień pomocy. Nie będę wam pokazywał tego, chyba to tam, no może jakiś tam fragmencik lekki. No bo bez sensu teraz pokazywać sklepy, jak spędzamy tam od paru dni codziennie, połowę dnia. Ale to nic. Powiem tak, już jest bliżej niż dalej. Także to już cieszę. Ale kiedy się zdecyduję na kolejny jakiś remont? Nie wiem. Na pewno nie szybko. Przyjechała woda do basenu, już trzecia cysterna. Powiem wam, że jest wielki problem z wodą. A, muszę to podłączyć. Jest, 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 jest. Muszę podłączyć. Ale nie wiem, dlaczego nie wjechał tam. 2 razy wjechał normalnie tam, a teraz... No. Aha, wylewał wodę. Tak, no. Tutaj chłopaki muszą wziąć. Możecie zobaczyć od rana, gdzie nie robią ten murek. Jutro i pojutrze jest koniec ramadanu. O, tutaj jeszcze wyrąbują też, żeby to zrobić ładnie. Także jutro, pojutrze nie pracują. Także dzisiaj chcemy jak najwięcej zrobić. Tylko ta ekipa, bo druga... Tak, tylko ta ekipa, bo druga tak średnio robi. Nie średnio, w ogóle.
już trochę wody nalane, ale powiem wam tak, wodę też muszą lać na raty. Trochę dzisiaj, trochę jutro, trochę pojutrze. Brakuje wody w Tajlandii. Co z tym sypem w środku? To z rur podobno, ale to wyczyszczą. Ci od basenu to wyczyszczą. To będzie czyściutkie. Bo to po prostu z tych wypłynęło. Ej, dlatego to się takie wydaje u niego mały, ten basen, nie? No. Jak to z woda, to tak, dzisiaj drugi raz jeszcze czyścili tu dookoła, ale to i tak jest dalej brudem. Zresztą nam powiedzieli, żeby tu najlepiej położyć płytki za jakiś czas. Będzie dużo lepiej wyglądało. Ale w piątek będzie się działo coś świetnego, ponieważ zasypują dookoła ziemią. Na górę kratka, kamyczki, oczywiście będą już krzaczki, palmy posadzone. I będzie już praktycznie na zewnątrz skończone. Wtedy tylko środek jeszcze. Jedziemy właśnie teraz do Ikei. Ogarnąć szafkę pod telewizor. I dwie szafki do łazienki. W ogóle dzisiaj miał też przyjść elektryk. Ale też, akurat z muzułmaninami też powiedział, że dzisiaj niestety nie przyjdzie. Może przyjdzie dopiero w czwartek. Mają koniec Ramadany, ja to rozumiem, to wiecie, no tak jakby ktoś miał święta przyjść do was do roboty i pracować, no raczej nie ma opcji. No ale musi elegancko wymienić wszystkie lampki naokoło, musi naprawić gniazdka, w środku powymieniać żarówki, wszystko jest kupione, tylko musi po prostu powymieniać, a tam gdzie nie działa, to naprawić. O, zaraz będzie woda leciała. Aha, coś tu źle złapało. Leci. A jutro robimy sobie dzień wolny od wszystkiego. Jedziemy na wyspę, na której jeszcze nie byliśmy. Na Surin Island. Jest to podobno, wczoraj czytałem. Jedna podróżniczka, taka polska, napisała, że ta wyspa przybija nawet kolibę. Także jestem bardzo ciekawy, co nas tam spotka. Dostać się tam jest w sumie ciężko, ze względu na to, że z Phuket trzeba jechać samochodem 3 albo 3,5 godziny. Dodatkowo raz dziennie, tylko o 9 rano odpływa tam speedboat, który trzeba rezerwować dzień wcześniej. Dzisiaj wieczorem już musimy pojechać do tego miasteczka. Tam się zatrzymać na noc, wcześniej rano wstać i jechać do portu. Tam można albo zamieszkać w bungalow, albo w namiocie. Nie, bungalowy też są. No, sprawdzałem właśnie. Powstały tam jakieś dwa takie te, że można bungalow wynająć, ale pewnie jest ciężko, ale zobaczymy. Zobaczymy co tam będzie. Nie, to będziemy spać w namiocie. Chociaż powiem wam, że w namiocie przy takiej temperaturze teraz, dzisiaj na treningu było 38 stopni. Przesada. Kolejny dzień w Ikei. Planujemy właśnie teraz szafki do łazienki. Ta będzie nad toaletą sobie wisiała, ta będzie pod zlewem. I jeszcze, co my tu jeszcze mamy? Do salonu. Taka będzie wzdłuż, jedna będzie taki komin, ładnie będzie podświetlone tutaj. Telewizor duży, powinno być ładnie. Mam już dość, uwierzcie mi, że mam już dość. Serio. Very heavy. Yeah, I know. But very good. Thank you. O, wody już jest praktycznie do ławeczki. No powiem wam, że ustalanie z tym jednym majstrem to jest tak ciężka sprawa, że no szok. Nic nie gada po angielsku, nic, a nic. Na szczęście ci, którzy są tutaj, ci Birmińczycy, no to oni na szczęście gadają po angielsku. Ja mówię im, oni tłumaczą jemu. I w miarę idzie to dogadać. No zobaczyłem, napisali dzisiaj, znaczy on napisał, czy jego ekipa może pracować w dzień, a druga w nocy, żeby zdążyli skończyć nam to do soboty. Ja powiedziałem, że nie ma problemu, że my i tak akurat teraz na dwie noce wyjeżdżamy, także spokojnie mogą przyjechać, mogą robić cały czas, bo akurat naszych sąsiadów nie ma, bo wyjechali też gdzieś.
że spokojnie mogą pracować, żeby zdążyli to zrobić, ponieważ w sobotę musimy się przeprowadzić do sypialni, a ze względu na to, że oni będą wchodzili do kolejnej łazienki, tam gdzie mają porobić ściany i tak dalej, i tak dalej. I no muszą to zrobić przed naszym wyjazdem, bo musimy przynieść wszystkie rzeczy do drugiej sypialni i ją zamknąć, zanim wyjedziemy do Bangkoku i do Chiang Mai. Także muszą to ogarnąć. Wtedy nas nie będzie, mogą sobie robić i robić, ale muszą to ogarnąć. Dobra, tak w ogóle, moi drodzy widzowie, nie wiem czy pamiętacie, ale od ponad roku mówiłem, że założyłem firmę w Tajlandii. I właśnie ta firma zaczyna działać. Idziemy właśnie z firmą budowlaną podpisać kontrakt, dać w pierwszą wpłatę i zaczynamy budować 4 wille na Rawaii. Będą to 4 wille, które tam powstaną w ciągu... Pierwsza będzie w ciągu zaledwie roku, kolejne 3 będą po kolei budowane. Wszystkie mają być skończone w ciągu 2 lat. Za chwilę Wam pokażę, jak będą wyglądały. Najpierw podpiszemy kontrakt, zrobimy wpłatę i później pojedziemy do miejsca, gdzie one powstaną. Pokażemy Wam to miejsce. Nie chciałem wcześniej o tym mówić, bo nie wiedziałem po prostu, ile to potrwa. Tak naprawdę ziemię kupiliśmy tutaj do tych wszystkich, którzy mówią, że nie można kupić. To mamy kupione na osobę mieszkającą tutaj. I od niej mamy to. No dobra, mieszka z tym, jak to mamy zrobione. Jak ktoś będzie chciał kupić, to mu będziemy wszystko mówić. Bo internetowi znawcy zaraz będą gadali, że się nie da, że opowiadam głupoty. Nie opowiadam żadnych głupot. Da się, jak się mieszka tutaj, to można więcej. Czekaliśmy od stycznia tamtego roku. W styczniu tamtego roku kupiliśmy ziemię i tyle czasu czekaliśmy na pozwolenia wszystkie, na wszystkie dokumenty, żeby wszystko było dograne w 100%, żeby wszystko działało. No i ten dzień właśnie dzisiaj nastał. I zaraz będziemy podpisać umowę. Za 3 tygodnie, znaczy już koparki już wjechały, wyrównały, to zobaczycie, a za 3 tygodnie już będą robili pierwsze fundamenty, pierwsze wylewki. I wszystko startuje. Jak ktoś jest zainteresowany oczywiście kupnem takiej willi, to zapraszamy do naszej agencji Twins Real Estate. Dokładnie na dole Wam zostawię link. No i zobaczycie, co i jak. Tam są już zdjęcia, to sobie tutaj też stawiam. No i tak, kontrakt podpisany. Zaraz Wam pokażę, bo będzie to na pewno paru niedowiarków. I tutaj zaraz będzie ziemia, na której powstaną te wille. Tu oczywiście droga też powstanie, żeby nie było. Tutaj w ogóle w okolicy są całkiem dobre domy. Tutaj będzie szła droga. I na górze 2 wille, i na dole 2 wille. Tutaj willa numer 1, willa numer 2. Willa numer 3, willa numer 4. Przez środek droga. Będzie, każda willa będzie miała około 360 metrów kwadratowych swojej ziemi, na której się będzie znajdowała. Około 300 metrów użytkowych, oczywiście metrów kwadratowych każdej willi. Każda będzie miała basen. Dolne wille będą miały tutaj wjazd dla samochodów, górne wille będą miały pod basenem garaż, tu i tu, podziemny dokładnie. Coś pięknego po prostu. Jutro wjeżdżają maszyny i zaczynają. Znakomita, spokojna okolica. Ktoś szuka spokoju i ciszy, to na pewno tutaj znajdzie. Niedaleko, ile jest do Nanhar Beach? 5 minut na skuterku. 6 minut i do Kata Beach. Do Kata Beach. Kata Beach, tutaj wystarczy przejechać górę. Jesteście na Kata Beach. A najpierw jest Katanoi, Kata Beach i Karon. W tą stronę macie elegancko Nanhar Beach obok Rawaii. Dodatkowo stąd zaraz Wam pokażemy. 3 minutki na skuterku, nawet 2. Macie Dopsa 7-Eleven. Dalej już zaczyna się główna ulica, gdzie znajdują się wszystkie bary, restauracje, Pawła Bar.
Candies, dokładnie, czyli na tej głównej ulicy, w drugą stronę dojazd do Nye Harbor, gdzie zaraz właśnie pojedziemy, żebyście zobaczyli, jak jest bliziutko. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, będzie chciał porozmawiać na temat willi, jak będą tutaj wyglądały, oczywiście zdjęcia mogliście już zobaczyć, i odzywajcie się na Instagramie podłoga Twins, podłoga Real Estate. A tam dokładnie Pawła, narzeczona, wszystko wam powie, co i jak. Albo po prostu piszcie do mnie, dostaniecie wszystkie informacje, których potrzebujecie. To jest kontrakt, który przed chwilą podpisaliśmy. Możecie zobaczyć magiczne słowo developer. Bo już przypuszczam, że będę deweloperem. Ja na pewno nigdy. Także bardzo się z tego cieszę. I to jest pierwszy projekt, który tutaj powstanie. Tutaj wyjeżdżamy z uliczki, na której będą stały wille. Takie miejsce wam może mogę podkazać. Tu jest właśnie strzelnica. Do góry tą ulicą jedzie się w stronę Kata, Karon, Katanoi. A tutaj, czekajcie, żeby konie trafił przypadkiem. Tutaj też powstają osiedle nowych willi. I tutaj już zaraz będziemy wyjeżdżać właśnie na główną ulicę, gdzie najwięcej się dzieje. Pojedziemy, pokażę wam, jak szybko dojechać właśnie na plażę. Ogólnie okolica bardzo świetna. Znajduje się to na południu wyspy. Myślę, że bardzo mi się spodoba. Dookoła zielono, blisko plaży. Po prostu świetnie. Dobra, minęło jeszcze 10 sekund, bo musiałem wyłączyć. 7-Eleven, Tops i dalej tutaj już zaczynają się bary, restauracje i główna ulica, która idzie właśnie przez Rawaii do Nye Harbor. Po kawałku, jakbyście chcieli, tam Pawła bar, a w drugą stronę jedziemy na Nye Harbor Beach. Na Rawaii Beach też. I na Rawaii Beach w sumie też. No. Załóg się robi, no i dojeżdżamy na Nye Harbor Beach. Tutaj jest takie jeziorko jeszcze, gdzie codziennie wieczorem ludzie przychodzą sobie pobiegać. Tutaj zaraz siłownia, jeszcze będzie taka plac zabaw dla dzieci. Mieliśmy pojechać na plażę Nye Harbor Beach, która jest tam za nami, tam gdzie jest ten hotel. Ale stwierdziłem, że najpierw pokażę wam piękny widok, który jest zaraz obok tej plaży. Akurat się piękny zachód słońca robi. Pokażę wam tylko. O, lata sobie. Tam jest właśnie Nye Harbor Beach. Piękna plaża, naprawdę. Tutaj jest Nui Beach na dole. Też świetna. Normalnie w ciągu dnia jest niesamowicie ładna woda, ale już jest teraz za późno trochę. No a tam Prompen Cape, dokładnie. Ogólnie okolica, w której będziemy budować nasze wille, jest naprawdę niesamowita. Wróciłem do domu. Tu konkretne zmiany. Woda w basenie lana, ale nie mogę nigdzie znaleźć pilota, gdzie się włącza światło. Nie wiem, czy mi go nie zostawili, czy co, czy gdzie go dali. Nie mam bladego pojęcia. A chciałbym zobaczyć, jak ładnie się światełka zmieniają. W ogóle wody miało jeszcze dzisiaj nie być, a już jest cała, także świetnie. Szkoda, że nie powiedział, gdzie ten pilot, serio. A w ogóle patrzcie, co tu się działo. Wcześniej wam o tym nie powiedziałem, ale jak weszli... Tutaj nie ma gdzieś? Nie ma. Jak weszli do łazienki i zaczęli ją rozbierać, to mówię wam, ty, bo dach wam się sypie. No i patrzcie to. Rozebrany cały dach. Ale w ogóle na tym poddaszu jest tyle miejsca. Bardzo ciekawa opcja.
Ciekawe, czemu to jest niezagospodarowane. Sorry wielkie. Zaczęłam się. No, trochę więcej roboty sobie dołożyli, bo dach, znaczy sufit nie był w ogóle umawiany. No ale to w sumie pewnie też dodadzą do ceny. Spoko. Z basenem tak jeszcze nie skorzystałem parę dni. Z względu na to, że dzisiaj w nocy jadę na Surin Island. Ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Wyspa, która jest podobno mega sztosem. Jest bardzo drogo, żeby tam dojechać. Bardzo ciężko tam dojechać. Ja wam chcę ją pokazać. I śpi się pod namiotem, a jest teraz ponad 40 stopni. Będzie ciężko. Także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Pamiętajcie, jeśli ktoś zainteresowany jest willą lub jakimkolwiek mieszkaniem, zapraszam do naszej agencji oczywiście się odezwać. Myślałem, że ktoś idzie. A to jakaś plama na szybie. No. Trzymajcie się, pozdrawiam. Zapraszam na kolejny odcinek. Kolejny będzie właśnie z pięknego miejsca w Tajlandii, w którym jeszcze nigdy w życiu nie byłem i w ogóle mało kto tam jeździ. Zostaw subskrypcję, jak Ci się podobają te odcinki. Yo.